Tytuł kursu: roboty posadzkarskie. Moduł: narzędzia i sprzęt w robotach posadzkarskich. Temat: sprzęt i maszyny. Witam. W dzisiejszym programie zajmiemy się tematyką sprzętu i maszyn wykorzystywanych w robotach posadzkarskich. Temat ten zasługuje na uwagę dzięki rosnącemu zainteresowaniu społeczeństwa naukami inżynierskimi. W naszym studiu gościmy pana Adama Kowalskiego, eksperta w dziedzinie betoniarek. Pańska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn budowlanych. Bardzo proszę przybliżyć nam temat maszyn stosowanych do robót posadzkarskich. Betoniarka to specjalne urządzenie budowlane, które ma za zadanie mieszać odpowiednie artykuły, np. cement, wodę i piasek, które później posłużą jako np. baza dla naszej podłogi. Oczywiście można łączyć w niej wiele innych materiałów, ale najpopularniejszą funkcją takiej betoniarki jest właśnie wyrabianie cementu. Z uwagi na kształt betoniarki kojarzy się ona przede wszystkim z wielkim kielichem obróconym o 90 stopni. Betoniarki, jak i inne urządzenia budowlane, są różnego rodzaju. I tak, możemy podzielić betoniarki ze względu na różne czynniki determinujące te maszyny. Po pierwsze, dzielimy je ze względu na właśnie wcześniej wspomniany kielich, czyli innymi słowy, bardziej fachowo, mieszalnik. I tak, możemy rozróżnić betoniarki kielichowe i bębnowe. Te bębnowe są z reguły bardziej pojemne, dzięki czemu możemy mieszać dużo więcej materiału. Takie betoniarki wykorzystywane są przeważnie przy robotach drogowych bądź przy większych zleceniach, np. wieżowcach i tym podobnym. Drugi podział jest determinowany ze względu na statyczność bądź mobilność. I tutaj wyróżniamy betoniarki stałe, ruchowe, przenośne i samochodowe. Te oczywiście również różnią się między sobą gabarytami. Przenośne logicznie będą lżejsze, samochodowe są już bardziej masywne. Otóż betoniarka samochodowa to nic innego jak samochód ciężarowy z aktywną, działającą betoniarką z tyłu, tak zwana gruszka. Na pewno nie jedna osoba widziała takie dziwne pojazdy podążające po naszych czy innych drogach. Ostatni podział to sposób aktywności. Są betoniarki, które działają non-stop, przy na przykład zakładzie wyrobu cementu, gdzie surowce muszą być mieszane na okrągło. Natomiast są też betoniarki, których tryb pracy jest okresowy. Czyli mamy możliwość włączania i wyłączania maszyny w dogodnym dla nas momencie. Ogólnie rzecz biorąc, są to urządzenia, które bardzo pomagają i ułatwiają pracę człowiekowi przy pracach budowlanych. A do czego służą pompy do betonu? Są to urządzenia służące do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.